Na wystawie prezentowane są gliniane figurki, które służą jako pomost do zaginionych historii i tradycji ludu Andzikus-Konga. Poprzez bezpośrednią interakcję z postaciami można osiągnąć uzdrowienie relacji z obiektami i muzeami. Zwiedzający są zaproszeni do wzięcia do ręki postaci, wysłuchania ich historii i zastanowienia się nad ich przesłaniem. Instalacja zachęca do przełamywania tabu i nawiązywania kontaktu z artefaktami. Na warsztatach z Clarissą Aquala, które będą odbywały się od września, uczestnicy będą mieli okazję obcować ze sztuką intuicyjną i wymieniać się pomysłami z postaciami.